Dobry wieczór, może dzień dobry, bo jeszcze widno. Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy Ikon Zenona Wolski, Acheiropitos, nieuczyniony ręką ludzką. W małej galerii sztuki miejskiego ośrodka kultury w Siedlcach. Z tego miejsca chciałabym powitać dyrektora miejskiego ośrodka kultury, gospodarza tego miejsca, pana Mariusza Waszczyńskiego. I oczywiście witam wszystkich Państwa przybyłych. Bohaterem dzisiejszego wieczoru jest pan Zenon Wolski. Pozwolicie, że przybliżę jego osobę. Zenon Jan Wolski, plastyk, rzeźbiarz, poeta. Określany często jako twórca incydentalny, ponieważ zarówno wiersze, jak również rzeźby w drewnie tworzy w chwilach porywu serca. Pisze mało, ale dobrze. Rzeźbi niewiele, ale dobrze. Pojawia się jak meteoryt, wygrywając konkursy poetyckie, by zniknąć na długie miesiące. Jest twórcą o niebywałym temperamencie, czemu daje wyraz podczas prezentowania własnych utworów. Tak o nim pisano w 1996 roku na łamach siedleckich gazet. W dziedzinie plastyki, rzeźby i poezji jest samoukiem. Mieszkał w różnych miejscach w Polsce, gdzie pracował jako plastyk, wykonując wolno stojące ekspozycje informacyjne i inne prace liternicze, takie jak afisze. W latach 1980-82 był dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Uleckich. Pracował również jako instruktor w sekcji rzeźby Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Były to lata 90. Wśród jego podopiecznych był wówczas Andrzej Kikowski, obecnie architekt. Także mam dosyć sławne nazwiska w swoich wychowankach. Na swoim koncie ma wiele wystaw, plenerów i nagród. Między innymi wystawa malarstwa w Białymstoku, gdzie otrzymał główną nagrodę w 1978 roku. Nagrodę prezydenta miasta Siedlce za wystawę w Muzeum Regionalnym w Siedlcach za portret papieża Jana Pawła II. Rzeźbę biskupa Stanisława Patrona Siedlec, to był 1999 rok. Wykonał również witraż do kaplicy na stacji kolejowej w Siedlcach. Która jest obecnie remontowana. No ciekawe, czy zostawił ten witraż. Uczestniczył w plenerach malarskich, między innymi organizowanych przez Dom Kultury w Pozestrzu koło Giżycka. I tam w Stadninie Koni zrealizowano jego projekt Ścienne pędzące konie. Uczestniczył również w międzynarodowym plenerze rzeźbiarskim Natura i Kultura EUK 2011 i wystawie zaprezentowanej na promenadzie nad Jeziorem Ełckim. Tematem przewodnim tego pleneru był Poczet Królów Polskich. Wykonywał również grafiki do książek, takich jak Słowa pisane miłością, Rozważania tajemnice bolesne Stanisława Kowalczyka. Co jeszcze? Pan Zenon uzdolniony jest również jako literat. W tej dziedzinie zdobył wiele nagród. Był laureatem m.in. czwartego ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Władysława Krzyckiego za opowiadanie o tematyce współczesnej. To była trzecia nagroda, rok 1989, a także trzykrotnym laureatem konkursu poetyckiego Mazowsze Kurpie Podlasie.
Zdobył również nagrodę specjalną w Koninie na 17. ogólnopolskim konkursie poetyckim o nagrodę milowego słupa. Wyróżniony tam został za wiersz o tematyce patriotycznej. Należał do wojewódzkiego klubu CKIS oraz siedleckiej grupy literackiej, z którą wydał swoje wiersze. Zostały one opublikowane w tomiku Wszyscy gramy. Wraz z jego autorskimi grafikami oraz antologii siedleckiej grupy literackiej Witraż, wydanej z okazji 450-lecia nadania się Sąd Praw Miejskich w 1996 roku. Dzisiaj tutaj mamy okazję oglądać wystawę Ikon w interpretacji właśnie Zenona Pałuski. Tytuł wystawy nawiązuje do pierwszej ikony, jaka ukazała się w świecie chrześcijańskim, a Hieropitos z greckiego nieuczyniony ręką ludzką. Natomiast myślą przewodnią wystawy są słowa jednego z najwybitniejszych ikonopisarzy Jerzego Nowosielskiego. Ikona nie może powstać dlatego, że artysta chce, by powstała. Ikona rzeczywiście spada z nieba. Jeżeli nie jest nam dana z góry, to w ogóle nie powstanie. Dodam jeszcze, że temat ikon towarzyszy panu Zenonowi przez większość jego twórczości i zgłębiając go, z pewnością posiada ogromną wiedzę w tej treści. Natomiast prace, które dzisiaj będziemy mogli oglądać, powstały w ciągu ostatniego roku. Ostatnio jest...